Podobnie było z Janem Wysywem Lipskim, Historia Koru i tak dalej. Tutaj tak, no ale Rafał też, jak się kontaktował, to bardzo rzadko. No, powiem tak, wiedzieliśmy na pewno, większość nas wiedziała, kto mniej więcej gdzie co robi, ale tylko mniej więcej. Natomiast kto faktycznie za co odpowiada, jaka jest jego rola, jak to wygląda na co dzień, to już raczej nie. KPN, bo jeśli by zacząć od tego, KPN jest w ogóle dla mnie fenomenem, jeśli chodzi o Gliwice, bo KPN w Gliwicach, nie tylko na Śląsku, ale zwłaszcza w Gliwicach, miał bardzo silną pozycję. I tak na dobrą sprawę do dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego. Dlatego, że ci działacze KPN-u, jak się potem okazało, to byli działacze KPN-u, bo normalnie to ja tego nie wiedziałem, to Słomka i długo, długo nikt. Oczywiście Moczulskie to jest w ogóle poza Gliwicami, poza Śląskiem, to jest inne opowiadanie. Wie pan, myślę, że do 4 czerwca, a na, trochę nawet wcześniej, do momentu, kiedy powstaje Komitet Obywatelski, to w Gliwicach, ja bym powiedział tak, że te grupy się nie ujawniają. Ja bym powiedział, że o tym, że są różne pomysły, różne poglądy, różne no, stanowiska, jest polaryzacja.